Magdalena Nawiecka, dobry wieczór. To czas na prognozę pogody, a w pogodzie niebezpieczna aura, opady śniegu, intensywne ślisko na drogach. Front atmosferyczny tej nocy wkroczy do naszego kraju, napływać będzie chłodne powietrze. Na termometrach zobaczymy w nocy od minus 10 stopni na Suwalszczyźnie. W ciągu dnia ta temperatura nadal będzie niska, najchłodniej w Polsce Wschodniej, od minus 4 do minus 1 stopnia, nieco cieplej w Polsce północno-zachodniej, na wybrzeżu 2 stopnie. Prognozujemy, że w ciągu dnia w Polsce południowej spadnie do 10 cm śniegu. Stwarzać to będzie niebezpieczne warunki. A przejdźmy już teraz do szczegółów dla naszego regionu, bo tutaj zdecydowanie będzie padać intensywnie śniegiem. Na termometrach w nocy od minus 3 stopni w Kłodzku do minus 1 w Jeleniej Górze, Legnicy i we Wrocławiu. O poranku duże zachmurzenie i nadal front atmosferyczny, który będzie towarzyszyć nam przez cały dzień. W ciągu dnia od 2 do 8 cm śniegu. Temperatura na minusie w całym regionie w okolicach minus 1 stopnia. Ciśnienie będzie się wahać i w południe, wyniesie 984 hektopaskale, wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami jednak może być porwisty, biometr niekorzystny, a warunki drogowe jutro, ale również tej nocy będą złe, na drogach będzie bardzo ślisko, uważajmy. Na dziś to wszystkie informacje pogodowe, kłaniam się i życzę udanego wieczoru, do zobaczenia.